Jakiś czas temu miałem pewne doświadczenie. Prowadziłem wykład na uczelni, na której pracuję. To był wykład o charakterze takim, może nie inauguracyjnym, ale mocno konferencyjnym, w którym opowiadałem o bardzo ważnych dla mnie sferach związanych z bliskością, z relacją, także z relacją terapeutyczną. I po tym wykładzie podeszła do mnie pewna młoda kobieta, która właśnie otrzymała dyplom doktorski, i była ona razem ze swoją córką. I rozmawialiśmy w pewnym momencie z tą mamą, z tą świeżo upieczoną panią doktor, i nagle do naszej rozmowy włączyła się młoda dziewczyna. Jej córka, która miała z 11-12 lat, nie więcej, i powiedziała: Wie pan, mnie to też ciekawi. A kilka dni temu otrzymałem taką informację od mojej serdecznej znajomej, że jej córka o imieniu Sara bardzo mocno interesuje się zarówno kwestią ochrony praw dziecka, jak i w ogóle kwestią ochrony osób, które doświadczają kryzysu psychicznego, ochrony. Um, ochrony ich praw, ich podmiotowości, ich godności. I tak myśląc o Sarze, która jest w ogóle świetną poetką, tak na marginesie, i, i zatrzymała mnie ostatnio swoimi także utworami, bo miałem okazję je czytać, doszedłem do wniosku, że zastanawiam się, jak dzisiaj opowiadać też troszeczkę o psychiatrii, to co robię w tym podcaście, ale jak oni opowiadać w taki sposób, który nie będzie takim sposobem, wiecie, książkowym, takim sposobem, gdzie wchodzimy od jakiejś diagnostyki, od jakiejś koncepcji takiej teoretycznej i tak dalej, bla, 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 bla. I. Doszedłem do takiego przekonania, że bardzo y, chciałbym opowiedzieć o takich filmach, które, o pewnym, pewnym takim motywie kinowym, który jest dla mnie bardzo ważny, który y, muszę powiedzieć, że w jakiś sposób mnie też kształtuje w takiej, w takiej refleksji, w takim spojrzeniu na, na zdrowie psychiczne, na kryzysy psychiczne, także na choroby psychiczne, w jakiś taki specjalny sposób, który jest sposobem, bym powiedział, który ułatwia mi wyobraźnię, który ułatwia mi wejście w pewną przestrzeń. I chciałbym dzisiaj zatrzymać się na kilku jakiś takich projektach filmowych, na kilku filmach, które na mnie wywarły ogromne jakby wrażenie i które mają, mają po prostu istotny wpływ na mnie. Pierwszym oczywiście takim filmem jest ten, który został zawarty w, w tytule tego dzisiejszego nagrania, czyli Lot nad Kukulczym Gniazdem Milosza Formana, który powstał na bazie książki Kena Keseya pod tym samym tytułem. Świetna rola e, Roberta De Niro. Nie pamiętam. E, Jacka Nicholsona, oczywiście. Nie Roberta De Niro, tylko Jacka Nicholsona. O Robercie De Niro też za chwilkę będzie. Ale Jacka Nicholsona, który gra postać e, maka, który ukrywa się w szpitalu w związku z przestępstwem, którego prawdopodobnie popełnił. Przestępstwem relacji seksualnej, wykorzystania seksualnego, byśmy powiedzieli z perspektywy prawa karnego. On powiedziałem o relacji seksualnej, bo on tak ją przedstawia. Natomiast z perspektywy prawa karnego było to wykorzystanie seksualne osoby małoletniej, osoby, która. On twierdzi, że wydawało mi się, że ma więcej lat, natomiast po prostu się do szpitala psychiatrycznego. Dlaczego o tym mówię? Bo ten film opowiada taką historię człowieka, który generalnie wchodzi w świat zupełnie inny, w świat, świat rządzący się własnymi normami, własnymi prawami. Świat inny, świat odrębny, byśmy powiedzieli świat totalny, jak Erwin Goffman, amerykański socjolog zdrowia psychicznego, który badał tego typu instytucje. I rzeczywiście tamte lata, lata 60. 70. ubiegłego wieku, to jest ten czas bardzo mrocznej psychiatrii. Psychiatrii, która teoretycznie funkcjonowała w świecie pozwojennym, gdzie prawa człowieka były bardzo ważnym elementem, a jednocześnie można powiedzieć zupełnie brutalnie, że one tam nie dotarły. I widocznia kluczy gniazdem, w ogóle ludzką gniazdem jest takim symbolem pokazania filmowego, w jaki sposób człowiek może być krzywdzony przez. Drugiego człowieka w majestacie prawa i instytucji. Ale my bardzo często skupiamy się na tym, nawet w, w publicystyce, czasami się nadal spotyka z takim stwierdzeniem, że ten szpital to jest po prostu jakieś totalne kukulczenie to, Ale mamy piękne, różne inne filmy, które opowiadają historię, także rodem wziętą z psychiatrii. Przejęzyczyłem się i powiedziałem o, o Robercie De Niro, który wraz z Robiną Williamsem zagrał w pięknym filmie Przebudzenia. Film opowiadający historię ośrodka dla osób, które de facto straciły kontakt z rzeczywistością. Z jakichś powodów psychiatrycznych, neurologicznych nagle okazało się, że ich organizm przestał funkcjonować na bazie takiej, która umożliwia jakąś komunikację, umożliwia jakąś relację z drugą osobą. I generalnie obserwujemy u nich coś, co byśmy nazwali pewnym zastygnięciem psychoruchowym, jakimś stuporem, który uniemożliwia im nawiązanie jakiejkolwiek komunikacji. Robin Williams gra tam lekarza, z tego co pamiętam, neurologa albo psychiatry, już nie, 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 nie kojarzę. Który odkrywa lek, który może pomóc dotrzeć do właśnie tych osób, które jest w stanie obudzić de facto te osoby z tego właśnie takiego zatrzymania psychoruchowego. Bardzo ciekawym filmem pozytywnym, pokazującym, może był pozytywny, teraz może negatywny jednak, film, negat który pokazuje psychiatry z perspektywy takiej negatywnej, jest film pod tytułem Oszukana z genialną rolą Angeliny Jolie w reżyserii Clinta i Studa, która opowiada autentyczną historię kobiety, która E, straciła syna, który został porwany e, i nagle po roku policja odprowadza jej dziecko, które mówi policja, oficer policji, to jest jej syn. Okazuje że to nie jest jej syn. I ona mówi o tym na komisariacie, że to nie jest jej syn, że ktoś się pomylił i zostaje potraktowana jako osoba szalona, osoba niespełna rozumu i zostaje umieszczona na mocy decyzji policyjnej w szpitalu psychiatrycznym. I ten film jakby zostawiam wątek kryminologiczny, który tam jest taki kryminalny, ale ten film opowiada historię właśnie kobiety, e, graną przez e, Angelinę Jolie, która później stała się jedną z liderek walki o prawa osób w szpitalach psychiatrycznych, ponieważ w szpitalu psychiatrycznym doświadczyła ona wyraźnej przemocy. Pozytywnym filmem, mówiącym o zdrowiu psychicznym, jest film pod tytułem I am Sam z Seanem Pennem i z Michelle Pfeiffer. Pewnie mówiłem o nim przy okazji niepełnosprawności intelektualnej, pamiętam. Ale to jest film pokazujący rzeczywiście coś, co jest niezwykłe. U osoby, która jest niepełnosprawna intelektualnie, możemy dostrzec jakąś unikalną wrażliwość i empatię, której nie ma genialna pani adwokat, grana notabene świetnie przez Michelle Pfeiffer. I to jest film pokazujący pewne dylematy, także dylematy istniejące chociażby w prawie rodzinnym polskim, mówiące o y, charakterze relacji rodzinnych, relacji rodzicielskich osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich dzieci, możliwości tak naprawdę na przykład zawierania związków małżeńskich. Ale film jest niezwykle pięknym obrazem pokazującym, czym jest w ogóle empatia, jak ważne jest to, żebyśmy wchodzili w relacje z drugą osobą, z tą osobą, która być może świat widzi zupełnie inaczej, inaczej niż my. Ważnym dla mnie ostatnim obrazem, który opowiada historię psychiatrii są poszczególne odcinki serialu, o którym także wspominałem czy serialu pod tytułem New Amsterdam, gdzie mamy postać psychiatry pana doktora Igiego Froma który jest psychiatrą bardzo mocno wchodzącym właśnie, w, jak wspomniałem już kilkakrotnie, w pewną relację. Dla niego interakcja z pacjentem jest interakcją bardzo aktywną. Jest osobą, która rzeczywiście poszukuje w, w kryzysie, w traumie, w bólu, w cierpieniu jakiegoś źródła, które wyjaśni tak naprawdę skąd te stany się pojawiły. To jest film pokazujący tak naprawdę też bardzo ważne pewne elementy związane z relacją psychoterapeutyczną, jak wzbudzanie nadziei, jak obecność, jak zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Bardzo ciekawe obrazy chociażby są pokazujące tak naprawdę, czym jest sala izolacyjna, w której osoba, która stwarza zagrożenie dla siebie albo innych, może znaleźć bezpieczne schronienie. I nie jest to automatycznie działanie, które narusza prawa człowieka, o tym trzeba też pamiętać, że może być ono wykonywane owszem godnie, szanując godność człowieka, ale w odpowiednimi, z odpowiednimi standardami, które powinny być tutaj respektowane. Psychiatria i kino, już tak zupełnie zbliżając do końca, wydaje mi się, że jest pewnym elementem, który jest bardzo ciekawy i bardzo ważny. Mamy takie y, mm, filmy, na przykład, jak Gotika z, z, z aktorką, której teraz nazwiska zapomniałem, z Halibery, i z Robertem Downeyem Jr. E, natomiast to jest taki film o charakterze trochę thrillera, trochę horroru, opowiadając historię psychiatry, która sama trafia do szpitala, w którym była lekarką. I mówię o tym dlatego, że te filmy, podobnie jak nie wiem, Milczenie owiec, opowiadające historię psychopatycznego mordercy, notabene, którego gra Antony Hopkins, będący z zawodu w tamtym filmie psychiatrą, to są takie filmy, które opowiadają nam pewne historie, które mogą nas przerażać. Są filmy, które opowiadają pewne relacje, pewne historie, byśmy byli także psychiatryczne, które mogą wręcz odbierać nadzieje, które mogą dołować, jak film pod tytułem Still Alice, czy film Ojciec z genialną rolą, znowuż, Antonego Hopkinsa. Natomiast są też filmy, które dają jakąś nadzieję, które pokazują świat zupełnie inny. Takim filmem jest chociażby film K-Pax z Kevinem Spacey. Mam świadomość tego, że z racji jego doświadczeń życiowych jest to dość kontrowersyjny obecnie aktor. Natomiast zagrał w sposób niezwykły w filmie K-Pax, opowiadający historię człowieka, który twierdzi, że przyleciał z kosmosu i psychiatrzy się zastanawiają, czy to jest kosmita, czy może jednak nie jest to osoba z zaburzeniami psychicznymi. Myślę, że filmy mają tą umiejętność, że pozwalają nam troszeczkę wejść w pewien świat, i tu z perspektywy takiej konkluzji wracam do oczywiście pięknego umysłu z niezwykłą postacią, jaką był profesor. Profesor Nesz, grany przez Rasela Crowe'a. I to jest rzeczywiście taki film, który pozwala nam wejść troszeczkę w świat psychiatrii. Pozwala nam wejść w pewną relację, która jest relacją, by się powiedzieli, troszeczkę szaloną, relacją, która jest nie z tego świata, nie kosmicznego, tylko nie z tego racjonalnego świata. Pozwala nam zrozumieć troszeczkę, jak bardzo pewne obrazy i pewne przekonania są po prostu realne. Zachęcam do oglądania tych obrazów, natomiast zachęcam też do jednej bardzo ważnej rzeczy. Psychiatria dzisiaj jest nowoczesną w pełni. W pełni zasługującą na uznanie, także naukowe, specjalnością medyczną. I tu nie chodzi o to teraz, że ja jestem teraz adwokatem lekarzy, i na końcu tego filmu będzie jakieś lokowanie produktu, na przykład farmaceutycznego. Nie, nie będzie. Ale zwracam uwagę też dlaczego, dlatego że bardzo często takie filmy, które są na przykład nacechowane takimi elementami jak nad z czy jazdem, powodują, że rodziny nie chcą kierować, e, kierować bliskich do szpitala. Nie chcą jakby w sobie zaakceptować tego, że szpital psychiatryczny może być dla nich najlepszym rozwiązaniem, najlepszym zabezpieczeniem ich w danym momencie. I warto, kiedy mówimy o tym, także spojrzeć na pewne produkcje, pewne filmy, które właśnie rodzą nadzieję. Mam nadzieję, że kilka takich tutaj przedstawiłem. Bo świat psychiatrii jest światem wyjątkowym, unikalnym, niepoznanym tak naprawdę. Ale może być też tym światem, w którym ci, którzy widzą i słyszą więcej, o czym pewnie 50 razy mówię już w tym podcaście, są dla nas po prostu niesamowitymi nauczycielami. I warto o tym pamiętać. Pozdrawiam. Sobie.